damy ci dżinsy i zwykły t-shirt. Coś takiego, co będziesz miała zawsze, prawda? To jest akurat z takim pasem, który ci jeszcze fajnie podkreśli talię, którą masz już i tak super. Więc to będzie nasza taka baza, że wiesz, coś, co zawsze możesz założyć, a potem ewentualnie sobie zrobić szybkie zamiany, podmiany. Okay. I tak naprawdę, wiesz, nawet jak szybko wrócisz ze szkoły, masz 5 minut, to tylko jedną małą zmianą, wiesz. Może wiesz co, poproszę cię tutaj, ty sobie to przymierzysz. Proszę, tutaj sobie wejdź za. A ja sobie tutaj popatrzę, co jeszcze ci przygotować. Widzisz? To jest, jakby masz, patrz, zobaczymy na początek dżinsy. Zobacz, jak wyglądasz w tych spodniach. Widzisz? Fajnie, że są wyższe, że nie są takie biodrówki, więc idealną robią ci tutaj, wiesz, budowę taką, że masz fajne biodra, ładnie przy kolanach, ładne łydki. Nawet można sobie czasami jeszcze podwinąć do butów sportowych. I widzisz, masz jeszcze coś takiego, taki element takich 7/8 spodenek, które też fajnie zrobią. Fajnie, podobają mi się. Super, prawda? I teraz popatrz. Jak zrobimy bardziej taką pojechaną wersję? To jest pewnie nie do szkoły, ale na pewno na wyjście z koleżankami. No coś takiego kontrowersyjnego trochę, wiesz, modnego. Zobacz teraz, jak wiążemy to tutaj, patrz, co się dzieje. Masz tak, jakbyś miała dwie koszule ze sobą połączone. Tutaj całe ci pośladki zakrywa, biodra. I teraz jak troszeczkę sobie ją tu polizujemy, patrz, jak się odwrócisz, wszystko super, prawda? Ona robi coś takiego niechlujnego trochę, wiesz, sportowego, ale zarazem jest, wiesz, taka odstrzałowa. Jakbyśmy znalazły coś, co właśnie pokazywało ja, tak, mi mam kształty. Dla ciebie w ogóle różne opcje, na przykład to. Teraz zdejmij tą koszulę, daj to. Dobra. Załóżmy teraz też taki śmiały coś kolor. Takiego bardziej eleganckiego, na przykład do szkoły. I zobacz, jak teraz to wygląda, widzisz? Tak możesz iść na przykład spokojnie na uczelnię. To jest półsportowe, półeleganckie, ma intensywny kolor i jest świetne. Nawet jak dasz całą czarną bluzkę, idealnie. Jak dasz nawet żółtą, to też będzie super. Coś cię tu wyciągnę z tego mojego artystycznego nieładu. Jeszcze jakbyś miała z torebką. Taką małą sportową, inną rzecz ci pokażę. Do sukienki, widzisz? Też letniej. Jak to fajnie z błękitem nawet działa. A teraz chciałabym ci teraz dać taką bardziej elegancką wersję. Możesz teraz zdjąć tą. Tak. Widzisz, on też ma coś ciekawego w rękawach. Tego się nie powinniśmy bać, ponieważ wiesz, one robią coś takiego modowego. Załóż. Kolor ładny ma. Kolor ma świetny. Od razu jesteś elegancka. To jest tak samo, wiesz, na każdą niby okazję. Nie wiem, jak się w tym czujesz, ale to wyleży na tobie świetnie. To teraz sobie porównaj, jak wygląda ta stylizacja do obcasów. Teraz patrz, jak to wszystko jest zgrabniutkie, widzisz? I popatrz, że róż czerwony, a i tak pasuje. Bardzo fajnie.